Hej kochani, zapraszam Was na kolejny haul. Dziś będzie haul z organizacją. Mam tutaj kilka fajnych gadżetów z New Chic. To jest taka fajna firma azjatycka, jeżeli chodzi o rzeczy do domu, jeżeli chodzi o gadżety, rzeczy do dbania o urodę, do kuchni. Niekoniecznie ciuchy, na ciuchach się tak trochę sparzyłam już w zeszłych filmach, na pewno to widzieliście. Ale pokażę Wam dziś kilka fajnych gadżetów do toaletki, do łazienki i tak dalej. Przede wszystkim mam dla Was rozdanie. Zaraz Wam pokażę, co Wam będę rozdawać, bo ja też mam taką rzecz. Jest to taka oto szafeczka na lakiery, półeczka. Tutaj mam moje lakiery semilaka, tradycyjne. Ślicznie się prezentuje. I mamy tutaj 5 poziomów. Na każdym mieści się około 10 lakierów, w zależności od wielkości. Oczywiście 10 standardowych buteleczek, więc jest to szafeczka na 50 lakierów dla prawdziwej lakieromaniaczki, takiej jak ja. No i tutaj wymyśliłam sobie, słuchajcie, ostatnio, żeby przechowywać lakiery w ten sposób, do góry nogami. Bo mimo to, że tutaj mam numerki na niektórych lakierach, to jak mam w ten sposób, to wiecie co, lepiej widzę kolory. Widzicie, o co chodzi? Lepiej się widać jakby od góry kolory i wiem, po co sięgnąć. No ale to już zależy od waszych preferencji. Najlepiej tutaj też patrząc na tą półeczkę, będziemy widzieli jakby od razu kolor. W ten sposób. Widzicie górną, jak się prezentuje? No to już zależy od was, czy trzymacie to do góry nogami, czy normalnie, ale moim zdaniem piękny sposób na wyeksponowanie waszej kolekcji lakierów, szczególnie kiedy macie właśnie lakiery jednej firmy, a nawet jeżeli nie, to przynajmniej mamy je w porządku. Pokażę wam, jak to przychodzi, bo właśnie tutaj mam dla was nagrodę w dzisiejszym rozdaniu, bo dla was też właśnie zamówiłam taką oto szapeczkę. Przychodzi to w takim opakowaniu, jest to z plastiku, ale z naprawdę dobrej jakości plastiku, z takiej pleksji. Mamy tu zapakowane boki tej szapeczki, widzicie? To są boki szapeczki. Niech was nie zmyli to, że to jest takie mleczne, bo kiedy wyjmiecie to zapakowanie, zdejmujecie taką folię i dzięki temu ten wasz plexiglas nie jest porysowany. No i mamy tutaj te poziomy, plus jeszcze śrubki do wkręcenia, bo samemu trzeba to oczywiście sobie skręcić. Ale moim zdaniem jest to coś cudownego, przyda się każdej dziewczynie. Jeżeli potrzebujecie więcej miejsca do przechowywania, na przykład w jakiejś półce, to tutaj jeszcze pod spodem możecie coś przechowywać albo trzymać na wierzchu, moim zdaniem ładnie się to prezentuje, także poczekajcie do końca, żeby wziąć udział w rozdaniu. Ja jestem po prostu zachwycona tą szafeczką i mi się świetnie to sprawdza. W takim razie lecimy dalej. Kolejna taka szafeczka, takie coś do przechowywania, do ekspozycji naszych pięknych rzeczy, to jest coś takiego. Oczywiście na stronie dostaniecie też takie mniejsze organizery właśnie z plexiglasu. Ale tutaj też, a spoko, to jest właśnie na szminki. Teraz wam pokażę, jak to wygląda, tylko włożę kilka. I to też trzeba było samemu skręcić. Prezentuje się to tak, też bardzo, bardzo elegancko. Tym bardziej, jeżeli macie kolekcję jakby z jednej firmy, no to wygląda to po prostu pięknie. Czy jakieś inne właśnie kosmetyki troszeczkę większe się tutaj zmieszczą. No żałuję, że lakiery się nie mieszczą, ale nie wiem. Coś tu można jeszcze pokombinować. Na początku myślałam, przyrządzać, że to będzie na pędzle, ale to musiałoby być bardzo krótkie pędzle albo właśnie takie jakieś z grubszymi trzonkami. Nie, nie będzie się to trzymało. Czyli raczej właśnie na rzeczy do ust. I tak samo tutaj macie takie pojemniki. Jeżeli jeszcze chodzi o pojemniki, to wyhaczyłam też taki pojemnik na waciki. A jest to pojemnik, gdzie tutaj wyciągamy oczywiście dołem nasze waciki, okrągłe lub kwadratowe. Wkładamy je tutaj górą, to jest zdejmowane to wieczko. W ten sposób tutaj jest jakiś taki motyle czy coś. Ja akurat to trzymam w łazience, w szafce, więc jakoś tego bardzo nie oglądam, ale może ktoś chce właśnie taką dekorację mieć. Dodam inne jakieś inne pojemniki do tego typu na zwykłe nasze nasze patyczki higieniczne. W ten sposób wsypujemy to od góry i w ten sposób możemy sobie to przechowywać. Jeszcze innym fajnym gadżetem jest coś, co z wami sobie tutaj zrobię. To jest, słuchajcie, takie pudełko, taka ekspozycja naszych pędzli. Jeżeli macie ładne pędzle, które chcecie wyeksponować, a nie chcecie, żeby się kurzyły na wierzchu, moje na przykład się kurzą na wierzchu, ale pomyślałam, że to będzie fajne. To jest naprawdę bardzo, bardzo solidne i mi to przyszło tak już złożone, tego nie trzeba było składać. Ono też ma tutaj takie stopery pod spodem, więc nam się nie ślizga. Piasek, który na przykład mam tutaj z Ikei, możecie wziąć dowolną rzecz, może być nawet groch, może być piasek zwykły, może być ryż, jeżeli nie macie takiego dekoracyjnego piasku. Oj, wow. I w ten sposób sobie tutaj to wrzucamy i będziemy tutaj wkładać pędzle. Mogą to być jakieś lepsze pędzle, które nie chcecie, żeby się właśnie zakurzyły, zniszczyły. Nie zmieści się tych pędzli, to nie wiadomo jak dużo, więc raczej wow.
jak się mocno zamyka. Raczej bym postawiła na jakieś mniejsze do oczu czy coś, albo coś, co chcecie bardzo, bardzo wyeksponować. Oczywiście możemy tą kasetkę wykorzystywać też na inne sposoby, przechowywać tu inne rzeczy, ale chciałam wam po prostu pokazać taki sposób. Moim zdaniem fajna rzecz taka, żeby położyć też na wierzchu. Jeżeli chcecie mieć wyeksponowane, nie wiem, tylko pętle, powiedzmy rose gold, tak jak ja mam tutaj kilka pędzli rose gold, można je właśnie włożyć tutaj i będą ładnie wyglądały. Także na pewno sobie to pudełko wykorzystam, jest bardzo ładne. Wygląda bardzo tak estetycznie. Jeżeli chodzi jeszcze o gadżety, to zamówiłam sobie lusterko, ale słuchajcie, nie złożyłam go, bo lusterko normalnie składamy... Wow! Lusterko normalnie składane tak, ale postanowiłam, że sobie po prostu je zdejmę i będę używać jako takie lusterko do ręki, kiedy tutaj potrzebuję, podczas makijażu. Nie chcę go... przestań latać. Nie chcę go tutaj trzymać na wierzchu, bo mam już tu duże lustro, a to będzie po prostu takie do szafki, żeby patrzeć sobie z tyłu, czy fryzura jest ok i tak dalej, więc rozmontowałam sobie to lusterko, ale ogólnie jest to lusterko takie, wiecie, standardowe, powiększające z jednej strony, standardowe z drugiej. Jeżeli chodzi jeszcze o gadżety, to zamówiłam sobie bardzo ciekawy pędzel, który podobno posiada ponad 1 000 000 włosków. To jest też fajna rzecz, żeby przetestować i myślę, że nagram tego test na żywo. Nigdy nie dotykałam czegoś tak miłego, to jest tak miłe jak kotek. Przyrzekam wam, że normalnie jakbym kota dotykała. I włosie jest tu bardzo, a to bardzo równo obcięte, tak przystrzyżone. Podobno dobrze nakłada podkład. Zastanawiam się, czy nie pije nam tego podkładu. No ponad 1 000 000... ponad 1 000 000 włosków to jest sporo. Są to oczywiście włoski syntetyczne, tak jak mówiłam, miłe. Zobaczymy, czy to będzie dobre do podkładu. Jest to na takiej podstawce. Więc wygląda to razem tak. Coś bardzo ciekawego. Musiałam tu mieć do testu. Kolejna rzecz taka ciekawa to jest zestaw pędzli, tych takich szczotek, które jak wiecie już mam od Hani, ale zamówiłam sobie je ze względu na kolor, bo są różowe. Nie mogłam się powstrzymać. Zauważyłam natomiast, że są bardzo, bardzo giętkie i trzeba będzie uważać podczas nakładania i przytrzymywać tą główkę tak porządnie albo tutaj trzymać, bo boję się, że po prostu się połamą, bo są aż tak giętkie. A natomiast kolor rekompensuje wszystko. Jeżeli chcecie, nagram test na żywo. Oczywiście już kiedyś robiłam test takich pędzli, szczotek i podlinkuję wam na dole, jak byłam w Holandii, to nagrywałam. Podlinkuję wam na dole, żebyście zobaczyli cały makijaż tymi właśnie szczotkami. Ale mogę nagrać też tymi, bo te mają zdecydowanie inny włos. Wydaje mi się, że troszeczkę bardziej miły. Widzicie, cały biały na różowym trzonku. No, super to wygląda. Także przetestujemy sobie. I co tu mam jeszcze z ciekawych rzeczy, to takie coś, takie urządzenie, które mam już gdzieś, ale muszę poszukać, bo nie wiem gdzie. To jest taki czyścik do pędzli, do cieni. I tutaj na przykład mam, tu mam akurat pędzel, który mi się nie domył, niestety, ale podczas malowania się na przykład ciemnym kolorem otrzepujemy sobie, wycieramy sobie tutaj ten pędzel, ocieramy jakby o tą gąbkę i schodzi nam cień. I możemy go dalej używać jakby od nowa, także tak w teorii to działa. Jeszcze tego nie używałam. Mam oryginalny jakby... pierwowzór tego czegoś i nigdy tego nie używałam. Gdzieś mi się to zapodziało. W środku mamy taką gąbkę, tu akurat taka gąbka zwykła, jakby nie wiem, trochę jakby do mycia naczyń, coś takiego. A tamta była troszeczkę inna faktura. Zobaczymy, czy jest takie samo. Muszę znaleźć tamto w każdym razie. I co tu jeszcze mam z ciekawych rzeczy w tym holu? Czy dwie rzeczy, może wam pokażę najpierw tą. To są papiloty i jak zobaczyłam to, wyjęłam to, mówię, ciekawe jak to działa. Słuchajcie, owijamy włos na całą długość tutaj, nie zwijamy tego w żaden sposób, bo to jest bardzo sztywne, tego się nie da w ogóle zgiąć, więc owijamy jakby pasmo tutaj, tylko oczywiście dokładnie, jakoś to tutaj zakleszczamy w jedną albo w drugą stronę, nie wiem jak, i to sobie wisi taki patyk i chętnie nagram wam test na żywo. Zamówiłam sobie troszeczkę więcej tych papilotów, żeby mieć na całą głowę, mam nadzieję, że mi tu wystarczy. Może obczajcie, jak to się robi, może znajdę jakieś tutoriale na YouTubie, nigdy tego nie zakładałam jeszcze. I ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest urządzenie do kawitacji. Peeling kawitacyjny, który zwykle wykonują nam kosmetyczki. Miałam już robione no, mnóstwo razy. Uwielbiam po prostu chodzić do kosmetyczki na peeling kawitacyjny. Niestety nie mam czasu, żeby chodzić do kosmetyczki, chociaż bardzo bym chciała i rzadko jestem na tego typu zabiegach. I dlatego zamówiłam sobie coś takiego do domu. I słuchajcie, to jest po prostu taka blaszka. Są tu emitowane ultradźwięki. I kiedy... tego nie będzie tu widać w kamerze, ale na pewno jak wpiszecie sobie peeling kawitacyjny na YouTubie, to znajdziecie. Tu oczywiście możemy zwiększać, zmniejszać. Moczymy sobie skórę twarzy, moczymy sobie po prostu wodą i jedziemy po kolei. Czekajcie, jak to było? Tutaj na boki, z tego co pamiętam. Tutaj do góry oczywiście podnosząc brodę, żeby nie ściągać zmarszczek dół, tutaj oczywiście do góry. I tu chyba na boki się jechał na czole. Nie wiem, muszę zobaczyć jeszcze. Robiłam sobie ten zabieg już dwa razy i jest bardzo fajny. Nie widziałam jakby wyraźnie
tej zbierającej się skóry, nadmiaru jakby złuszczającego się naskórka, ale rzeczywiście skóra potem lepiej oddycha, faktycznie jest złuszczona, jest lekko podrażniona, ale to szybko schodzi i fajnie się wchłania krem, więc stwierdziłam, że sobie coś takiego zamówię i od czasu do czasu sobie sama zrobię, tylko pamiętajcie, że nie robicie tego na suchą skórę i najlepiej zobaczcie sobie jakieś filmiki na YouTubie, zanim zrobicie coś takiego same. Na pewno jak byłyście kiedyś u kosmetyczki, to Wam proponowała peeling kawitacyjny, to jest właśnie to. I cieszę się, że mam to w domu. Do tego jest też ładowarka. Nie pamiętam ceny, ale wszystkie linki macie na dole. Kochani, to wszystko. Mój film organizacyjny. Oczywiście mam zamiar Wam nagrać film o organizacji mojego pokoju, ale dajcie mi jeszcze chwilkę, bo muszę się do końca urządzić, do końca rozłożyć i ogarnąć. Na razie chcę Wam zrobić to zdanie właśnie tej super szafeczki, która tu jedna czeka na Was, żebyście Wy też mogły sobie uporządkować swoje lakiery. Ja Wam to naprawdę serdecznie polecam, bo to jest świetne i występuje w różnych rozmiarach w zależności od tego, ile macie lakierów, możecie sobie tak kupić. A pytanie konkursowe będzie brzmiało, jak przechowujesz swoje lakiery do paznokci? Napiszcie mi szczerze, jak to wygląda. Czy macie wrzucone gdzieś w łazience, czy macie na to specjalne pudełeczko, czy może jakiś organizer? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to jest u Was i w ogóle, czy macie dużo lakierów do paznokci. Opiszcie mi trochę, jak ta Wasza sytuacja wygląda i autorka najciekawszego komentarza zostanie nagrodzona takim oto pudełeczkiem. Także kochani, zaglądajcie tutaj za tydzień, żeby zobaczyć wyniki. No i my widzimy się już w kolejnym filmie. Stawcie mi kciuki do góry. Pa, pa, kochani.